Nie mogę się bawić? Ale jak to? Dziewczyny nie umieją rzucać ani szybko biegać. Drużyna z tobą miałaby ciężej. Wcale, że nie. I co teraz zrobisz? Rozpłaczesz się? Beksalala! Chodźcie, ja będę polonami! To takie nie fair! Nie, ja im pokażę! Tam? Idę! A macie! Auć, ej! Nie żyjesz! Zasadzka, kryć się! Ej, przecież ona się nie bawi! Dobra! Jeden dostał jeszcze czterech! Muszę być cicho! Ale cię zaskoczyłam! Każdy potrafi się zakraść od tyłu! Tam? Oni się kryją! To mnie osłoni! Bohaterka, wodostrzałem! Tam? Tędy! Tu powinno być bezpiecznie! Muszę być cicho! Do ataku! Mam cię! To tylko rana! Tak jest! Tędy! To mnie osłoni! A macie! Ej, tylko śnieżki, bez piguł! Trafiony! Kolejny rozwied zabity przez bojowniczkę z Polanii! Sama jesteś rozwied! Rozwieci! Wycofać się! Od teraz każde trafienie zabija! Ej, ty nie żyjesz! Możecie uciekać, i tak was znajdę! Tam? Bułka z masłem! Tam jest! Tędy! Tu powinno być bezpiecznie! Idę! Idealne miejsce! Tędy! To mnie osłoni! Przede mną się nie ukryjecie! Co mam zrobić? Tam? Idealne miejsce! Ognia! Bohaterka pod ostrzałem! Na pozycję! Tak lepiej! A macie! Tu będę bezpieczna! Do ataku! Zaraz przegracie! Tak jest! Na nią! Do ataku! Polaria nie zginie! Aucie! Au! Nie żyjesz! Nieprawda! Sam nie żyjesz! Tak nie wolno! Au! Ej! Może zaczepisz kogoś swojego wzrostu! Albo wyższego! Przyszło jej wsparcie! Odwrót! Wygrałabym, gdyby nie oszukiwali! Jak dla mnie potrzebowałaś pomocy. Chodź, wracajmy do domu. Tata czeka. Albo może wreszcie nauczysz mnie strzelać? Obiecałeś! Mówiłem, jak będziesz starsza. Ale ja jestem starsza niż wtedy, kiedy obiecałeś. Poza tym, jak mam się bronić, gdyby była wojna? Jak będzie wojna, lepiej się nie wychylaj. Ja się o ciebie zatroszczę. A co jak cię zabraknie? Wujek Lech mówił, że każdy Polanin musi umieć się bronić. Zawsze będę przy tobie. No dobra, miej mnie, nie miałam szans. I gdyby to nie była zabawa na śnieżki, tylko... Anna, no... Oj, dobra, ale... Wiem, wiem, mam nie mówić tacie. Będę tego żałował. No dobrze, w tym lesie są jelenie. Bądźmy cichutko i poszukajmy jakiegoś. Aha. No dobra, prowadź, pani generał. Nowe zadanie główne. Do dzieła, bułka z masłem. Muszę być cicho. Tam! Widzę! Nie ruszaj się. Co
Ja byłam cicho! Jelenie to zwierzyna łowna, więc są bardzo czujne. Musimy zmienić strategię, pani generał. Schowam się w krzakach, żeby mnie nie zauważył, a ty zagoń go w moją stronę. Dobry plan! Tylko traf jelenia, a nie mnie. Jak mysz pod miotłą. Gotowa! Zagoń jelenia do mnie! Hmm? W porządku. Poszukajmy jelenia. Tędy. Idę. Nie miałaś się ukryć w zaroślach? Muszę być cicho. Tędy. Tam? Ukryj się gdzieś w zaroślach. Zagonię jelenia w twoją stronę. Bułka z masłem. Idę. Tam? Tędy. Muszę być cicho. Ukryj się gdzieś w zaroślach. Zagonię jelenia w twoją stronę. Tędy. Muszę być cicho. Tam? Bułka z masłem. Tędy. Ukryj się gdzieś w zaroślach. Zagonię jelenia w twoją stronę. Tam? Cicho. Pani generał? Na rozkaz? W porządku. To dobry plan. Łatwizna. W porządku. Jasne. To dobry plan. Jasne. Tam jest. Podejdźmy na odległość strzału. Jestem gotowa. No dobra. O, szlak! Dobra kryjówka, ale to był bardzo kiepski strzał. Z tym karabinem coś jest chyba nie tak. Słuchaj, jak ciągniesz za spust, nie możesz się zastanawiać, czy trafisz. Musisz być już tego pewna. Widzisz cel, widzisz jak się porusza, musisz wyczuć odpowiedni moment i wtedy... Trach! Jeleń na obiad. Rozumiem. Chyba. Dobra, ukryj się w zaroślach, a ja... Wiem! Aha. Ukryj się gdzieś w zaroślach. Zagonię jelenia w twoją stronę. Bułka z masłem. Muszę być cicho. Na pewno... Ukryj się gdzieś w zaroślach. Zagonię jelenia w twoją stronę. Piękny strzał, motylku! Tata nigdy mi nie uwierzy! Bo się nie dowie. Pamiętaj, to ja upolowałem jelenia. A, no tak. I to jakim strzałem? Najlepszy w twoim życiu. Żartownisia. Fuu, to jest obrzydliwe! Nie unikniesz tego. Nie zabijamy dla zabawy. Janek, myślisz... Naprawdę myślisz, że będzie wojna? Pewnie. I ta to dopiero będzie wielka. Obejmie Saksonię, Rozwiecję, Królestwa Nordyckie, a może nawet Szogunat. Cały świat. Tutaj też przyjdą żołnierze? Do tej dziury? A po co? Janek!
No strzelaj! Nie ruszaj się! O mały włos! Tak, dziękuję. Pewnie był głodny. Ej, Artur! Zabierz zwierza! Będzie z niego dobre futro na Syberię! Idziesz na wojnę? Na rozwietów? Tak. Bronić ojczyzny przed rozwiecką agresją. Rany. Imponujące, co? To śmiały. Najnowszy model. Będą kompletnie zaskoczeni. Ale niesamowity. Chodź, wieś musi być niedaleko. Szukacie Zalesia! Jestem stamtąd, mogę was zaprowadzić! No to wsiadaj! Żołnierzu! Wracaj prosto do domu, dobrze? I pamiętaj o pieczeni! Wracaj prosto do domu i nie zapomnij o pieczeni! To nie twoja decyzja, Piotrze, tylko chłopca. Jeśli chce bronić ojczyzny, to będzie rzeź. Przecież dobrze wiesz, co potrafią te maszyny. Każdy ochotnik dostaje wyszkolenie i sprzęt. Kto wie, może kiedyś będziesz właśnie dowodził jednym z nich. Mowy nie ma. Nie chcę, by mój syn zginął w kolejnej bezsensownej wojnie. Bezsensownej? Walczymy o nasze domy i naszą wolność. Na kogo chcesz wychować syna? Na patriotę czy na tchórza? Jak ja? My wszyscy staniemy w obronie Polanii. A ty? Wojna nie będzie taka straszna. Wujek Lech się mną zajmie. Nie! Wszyscy wrócą do domu jeszcze przed świętami. To nie są żadne wygłupy, Janku. To... Tak po prostu trzeba. Jako mężczyzna i Polanin powinieneś być z tego dumny. Idź, spakuj rzeczy. Janek! Ty idziesz na wojnę? Słyszałaś. To kilka miesięcy. Zostawisz mnie samą? Nie. Nigdy. Ja chcę cię tylko chronić. Wojna przyjdzie, czy tego chcemy, czy nie. Wuj Lech mówi, że naszą jedyną szansą jest szybki atak. Pokażemy rozwietom i Saksonom, że nie damy sobą pomiatać. Nie będziemy się kryć. Ale tata mówi, że to będzie krwawa jatka. Tata nie lubi się bić. Wolałby się tu ukrywać i naprawiać zardzewiałe maszyny rolnicze. On tego nie rozumie. No to ja chcę iść z tobą. Ja to robię dla ciebie, motylku. Nie idź. Ale to tylko kilka miesięcy. Mówili, że wojna będzie wielką przygodą. Obiecywali dumę i honor. Ostatecznie trwała 5 lat. Pełnych cierpień i grozy, jakich świat wcześniej nie widział. Po raz pierwszy największe narody świata dysponowały bronią, która mogła zabić kilkudziesięciu, a nawet kilkuset ludzi naraz.
Wojna się skończyła, ale miliony przypłaciły ją życiem. Wśród nich był Janek, mój brat, który chciał wrócić na święta. Który obiecał, że nigdy mnie nie zostawi. Na co oni w ogóle liczą? Na to, co wszyscy, że przepędzimy rozwietów z Polanii. Bez wsparcia naszego wojska? Wygląda na to, że wujkowi Lechowi na razie dobrze idzie. Podobno rozwiecki atasze wojskowy wychodzi z siebie. Przy 10 rozwietach na każdego partyzanta. Oni tylko zagrażają rozejmowi, a my go potrzebujemy. Ale czemu w ogóle mamy rozejm? Czemu cesarz Fryderyk i car Mikołaj się na to zgodzili? Czemu teraz? W rzeczy samej dobre pytanie. Panie Piotrze! Panie Piotrze! We wsi. Bojownicy ruchu oporu. Wzywają pana. Wujek Lech? Nie, ale mówili, że to pilne. Idź do obozu Drwali i przekaż, że niedługo będę. Ale ja chcę... Idź! Już! I masz nie zaglądać do niedźwiedzia. Spokojnie. Słucham. Dobra. Już idę. Rozwiedzcy żołnierze? Co oni tu robią? Zaraz będę. Już idę. Hej! Cicho! W lesie są rozwieci. To ja też to takuję! Zabłądziliście? Rozwiecja w tamtą stronę. Strzelajcie u niego! Nie! Zadanie poboczne wykonane. My ich zabiliśmy. Nic ci nie jest, Wojtek? Musimy iść do wsi. Trzeba ostrzec tatę i bojowników ruchu oporu. Dobra. Osłona zawsze się przyda. Chodźmy. Что именно мы ищем? Какого-то умника. Ученого, что ли? Здесь? В этой глухомане? Przykro mi. Już idę. Wygląda bezpiecznie. Zaraz będę. Lepiej się schować. Jasne. To się może przydać. Wygląda bezpiecznie. Dobra. O, patrz. Leśna wróżka. Elf. Wróżki mają skrzydła. Rozwiedzcy żołnierze. Oni kogoś szukają. Rozwiedzi? Tutaj? We wsi są bojownicy ruchu oporu. Musimy ich ostrzec. Zostań tu. My się tym zajmiemy. Nie ma mowy. Tata też jest we wsi, a ja dobrze strzelam. Idę z wami. Zadanie poboczne wykonane. Pomóc w czymś, jeśli to coś da? Zepsuł się kilka godzin temu. Ten tutaj już nigdzie się nie wybierze. Aha, idę. Natychmiast! Jeden, dwóch, może więcej! Spokojnie! Zaczynamy! Jesteśmy coraz lepsi! Coraz lepsi? W zabijaniu ludzi? Przepraszam. Już idę. Dobra. Idę. Chodźmy.
Już idę. Idę. Lepiej się schowam. Już idę. Kupa wrogów. Wygląda bezpiecznie. Dobra. O nie. Łotry! Zapłacą mi za to! Już idę. Chodźmy. Pomocy! Tutaj! Kryj się! Liczy się każdy strzał! Jednostka uzyskała status weterana. Chwilowo to wszystko. Dzięki. Uratowałaś nam tyłki. Chodźcie! Wiejemy stąd! Chwila, co się stało? Rozwiedcy żołnierza. Przyszli zaraz po partyzantach. Szukają jakiegoś profesora Dybowskiego. A mój ojciec? Zaszył się z innymi. W okolicy rynku. Musimy im pomóc. Oszalałaś? Oni mają mechy i ciężkie uzbrojenie! Idę z wami. Tam ciągle są mój brat i jego rodzina. Wszyscy idziemy z wami. Rany! Co teraz? Dobra. Idę. Zaraz będę. Już... Выдайте профессора! Мы знаем, что вы его прячете! Не знаем жадного профессора! Не musicie tego robić! Dajcie nam spokój! Oni nie słuchają! Poszli sobie? Nie, nie wychylaj się! Czym sobie na to zasłużyliśmy? Zaraz będę! Ja się nimi zajmę! Jedna z naszych jednostek osiągnęła status elitarny. Jednostka uzyskała status weterana. Nie pokazywać się! Неподчинение будет сурово наказываться! Повстанцы будут расстреливаться на месте! Chyba już mamy spokój. Lepiej się schowam. Zaraz będę. Przytulnie. Chodźmy. Zadanie główne wykonane. Szsz! Anna! Tato! Co ty tu robisz? Nie powinnaś tutaj przychodzić! Ja... w lesie... Przepraszam. Tato, ja... ja... Raz wy nie chcecie wydawać nam profesora Dybowski, my sami go znajdziemy. Перевернуть здесь все! Найти профессора! Bądź cicho i zostań tutaj. Odciągnę ich i wrócę, jak tylko sobie pójdą. Czego oni chcą? Po co tu przyszli? Zostań tutaj! Nie! Tato! Szukacie profesora Dybowskiego? Tu jestem! Chodźcie mnie złapać! Co to? Wszystko. Dobra. Pomóc w czymś? Zaraz będę. Zajrzę, co tam jest. Gdzie teraz? Co teraz robimy? To nas osłoni! W tę stronę! Naprzód! Kryjemy się! W tę stronę!
To nas osłoni! Poza tutaj! Czego potrzeba? Przytulnie. Gdzie teraz? Niech liczy się każdy strzał! Naprzód! Kryjemy się! Aha, dobra. Co teraz? Lepiej się schowam. Zaraz będę. Wygląda bezpiecznie. Dobra. Osłona zawsze się przyda. Spokojnie! Bohater zdobył nową rangę. Chyba już mamy spokój. Szybciej! Ja się nimi zajmę. Dziewczyna uratowała nam tyłki! Wy z partyzantami? Co tu się dzieje? Żebym wiedział, my tylko zanieśliśmy list od naszego dowódcy do jego brata Piotra, a potem zaatakowali rozwieci. Piotr Kos to mój ojciec. Czego oni od niego chcą? Jesteś bratanicą Lecha? To by wiele wyjaśniało. Chcesz z nami iść? Próbujemy dołączyć do reszty grupy. Przykro mi, ale nie. Muszę odszukać ojca. Szkoda. Ruch oporu potrzebuje odważnych ludzi. Powodzenia! Aha, wygląda bezpiecznie. Dam sobie radę. Zaraz będę, jeśli to coś da. Czego potrzeba? Co teraz robimy? To nas osłoni! Chodźmy! Zabieramy granaty! Gotowi. Granaty! Bierzemy! Naprzód! Chodźmy! Gdzie teraz? Zabieramy granaty! To jedno wielkie szaleństwo. Koszmarny sen. Granaty gotowe! Bierzemy karabiny. Mogą być karabiny. Możemy coś zrobić? Karabiny naładowane! W tę stronę! Granaty! Bierzemy! Granaty
Czego potrzeba? Idę. Szybko! Nie pokazywać się! Natychmiast! Inaczej się nie da! Кто это, черт возьми? Давайте дождемся подкрепления! Дженки, было близко. То не конец, ходьмы! Нам тут нужна подмога! За ними! Мамочка, не лучше! Достали на узкое! Иду на помощь! Огня! Было близко. Co tu robili ci dranie? Kogoś szukali, ale mój ojciec ich odciągnął. Widziałem, jak zniszczył most. To było niewiarygodne. Więc to wszystko przez twojego ojca? Nie gadaj bzdur! Marnujemy czas. Mój ojciec uciekł na północ. Musimy mu pomóc. Musimy? Naprawdę chcecie wydać rozwietom jednego z nas? Ejże, on nie jest jednym z nas. Tak czy inaczej powinniśmy mu pomóc. Ma nam coś do wyjaśnienia. Więc chodźmy. Aha. Już idę. Lepiej się schowam. Chodźmy. Osłona zawsze się przyda. Idę. Co teraz? Jasne. Dam sobie radę. Dobra. Lepiej się schowam. Już idę. Mech! Nie zbliżać się! Obrzuć go granatami! Staraj się trafić go od tyłu, ma tam słabszy pancerz! Idę. Osłona zawsze się przyda. Liczy się każdy strzał. Ilu ich tam jeszcze jest? Oby niewielu. Miejmy nadzieję. Tutaj! Nadchodzą! Chyba już mamy spokój! Ja się nimi zajmę! Powstrzymać je! Odeprzę atak! Oddział. Nie bardzo wiem, jak tego używać. Działa przeciwmechowe załadowane. Dobra. Tam jest CKM! Ostrożnie! Frontalny atak wystawi nas prosto pod ogień wroga! Już idę. Lepiej się schowam. Dobra. Osłona zawsze się przyda. Już idę. Zabarykadowali się w domach. Długo nie wytrzymają! Te mechy niszczą budynki! Dalej, musimy im jakoś pomóc! Nowe zadanie główne! Ostrożnie! Spokojnie! Ściągnęli posiłki! Anna? Co? Co ty wyprawiasz? Ja wiem, że kazałeś mi czekać, ale... Tato! Wszystko dobrze. Przepraszam. Tak bardzo cię przepraszam. O, jest wielu rannych. Pomożemy im. Potem czmychniemy na zachód. Nie znajdą nas. Co ty narobiłeś, Piotr? Dlaczego cię szukali? Powiedział im to, co chcieli usłyszeć. Żeby uratować wieś. Więc powiedz! Thank you.
profesor. Was było trudno найти. Видите? Вот поэтому-то нам и нужен доступ к фабрике. Ваша небольшая игрушка легко сломала шедевр русветской технологии. Может, вы и мне такую сделаете? Нестати, не знаю, как достать до фабрики. А я слышал иное. Вы и ваш друг Штайнмец, вы ключи. Как драматично. Мы закончили. Взять его. Так точно, полковник Зубов. Wielu z nas uratowała. Tak, ale to wszystko wina jej ojca. Piotr był kłamcą. Nigdy nie był jednym z nas. Mariusz, Konrad, Antoni! Wszyscy nie żyją! Musimy odnaleźć mojego ojca. Czy nie zginęło już dość ludzi? Przecież my niczego nie musimy. Odejdź! Poszli na północny wschód, w stronę torów. Dziękuję. Oni się znali. A to jego mechaniczne ramię? Czemu nam nie powiedział, że to potrafi? To ona! Bohaterka, która uratowała nas w Zalesiu! Mieszkańcy miasta są innego zdania. Co ty wygadujesz? Uratowała was dziewczyna z niedźwiedziem? Szukam ojca. Został porwany przez niejakiego pułkownika Zubowa. To bratanica Lecha! Zorganizowała mieszkańców wsi w ruch oporu i zapobiegła tragedii! Przykro mi, ale twój ojciec jest więźniem pułkownika Zubowa, a potem zostanie zabrany razem z innymi. My jesteśmy tutaj, a tu jest dworzec kolejowy silnie strzeżony. Wielu nas wczoraj złapali. Ci, których jeszcze nie ma na dworcu, są uwięzieni tutaj albo tutaj. Jeśli ich wywiozą, już nigdy ich nie zobaczymy. W porządku. Idziemy? Gdzie mielibyśmy iść? Uwolnić mojego ojca i twoich ludzi, zanim ich wywiozą. Chcesz walczyć z Zubowem i jego żołnierzami? Nie, ale zrobię to, żeby ocalić ojca. Odważna jak jej wuj. Ja też nie będę tu bezczynnie siedzieć. Chodźmy. Nowe zadanie główne. Czego potrzeba? Wygląda bezpiecznie. Mówisz poważnie? Ta dziewczyna ma nam rozkazywać? Stul dziób. Ona wie, co robi. Oby. Liczy się każdy strzał. Ostrożnie. Droga jest patrolowana przez mechy. Żeby je zniszczyć, potrzebujemy broni ciężkiego kalibru. Idę. Lepiej się schowam. Już idę. Тут никого. Продолжайте поиски. Мятежники могут быть где угодно. Wygląda bezpiecznie. Aha. Osłona zawsze się przyda. Idę. Inaczej się nie da. Trwoga! Oni próbują wyzwolić zakluczonych! Wygląda bezpiecznie. Tam jest działo polowe. Mogłoby się przydać, gdybyśmy je zabrali. Jedna z naszych jednostek osiągnęła status elitarny. Trzeba było zostać w rozwiedzi! Uwolnijmy naszych! Wróg pokonany. Utrzymać pozycję. Jeśli to coś da. Baza jest nasza! Niech żyje Bolania! Co tak długo? I kto to jest? Jestem Anna. Anna Wielka! Bojowniczka, snajper i poskrabiaczka niedźwiedzi! Dobrze.
Wykryto wielu wrogów! Przytulnie. Już idę! Dobra. Idę! Nie wychyla! Liczy się każdy strzał! Lepiej się schowam! Mam ich na muszce! Po nich nic po nas! Zaraz będę! Zajrzę, co tam jest. Wygląda bezpiecznie. Kanonierzy gotowi! Jeden, dwóch, nie ma sensu więcej. Tu zostawać! Działa gotowe! Słucham. Spokojnie! Dobra. Już idę. Chodźmy. Idę. Chodźmy. Kupa wrogów. Jeden, dwóch, mam więcej. Na muszce. Chodźmy, czujni. Dobra robota, chłopcy. Osłona zawsze się przyda. Już idę. Lepiej się schowam. Ostrożnie! Przeciwnicy! Dużo ich! Inaczej się nie da! Natychmiast! Ostrożnie! Szybko! Mam ich na muszce! Jedna z naszych jednostek osiągnęła status elitarny. Bohater zdobył nową rangę. Ta dziewczyna jest waszym przywódcą. Tak, jest niesamowita. Taka polańska Joanna Dark, co? Nie wiem, o kim mówisz, ale jeśli strzela tak dobrze jako... Myślałem, że już po nas. Nic z tego, dopóki mamy Annę i Wojtka. Kogo? Myślisz, że teraz zajmiemy dworzec? Większej siły ognia mieć nie będziemy. No nie wiem. Masz mapę? Tutaj nas dogonili. Musieliśmy zostawić tam mechy, więc... Jeśli chcecie większej siły ognia... Może warto nadrobić drogi? Nowe zadanie poboczne. Czego potrzeba? Inaczej się nie da! Tam są! Ilu? Mam ich na muszce! Dowalicie! My załatwimy! Do piachu! Chodźmy! Idę! Wygląda bezpiecznie. Dobra. Gotowi do akcji! Dotrzemy za tu chwilę! Tu jest wielu wrogów! Wyjdźmy na zewnątrz! Tam są nasze mechy! I kilku rozwietów. Szybciej! Liczy się każdy z... Głowy nisko! Dobra, Można je naprawić? Saperzy powinni sobie poradzić. Saperzy mało czego nie potrafią. Lepiej się schowam. Zadanie poboczne wykonane. Co teraz? Zaraz będę. Mamy towarzystwo! Spokojnie! Wystarczy mi to, co mam. Już idę. Przeciwnicy! Ja się nimi zajmę. Zamawiał ktoś granaty? Lepiej się schowam.
Zaraz będę. Osłona zawsze się przyda. Tu jest wielu wrogów. Idę. Wrogowie policja! Liczy się każdy strzał. Ostrożnie! Spokojnie! Ja się nimi... Zaraz będę. Zauważono wiele jednostek wroga. Jednostka uzyskała status weterana. Przeciwnicy! Dużo ich! Zadanie główne wykonane. Dworzec jest nasz! Dzięki za ratunek, panowie. I pani. Mój ojciec ma metalową rękę. Może go widziałeś? Z północy nadciągają rozwieci. Siła ich! Chcą odbić dworzec. Musimy ich zatrzymać. Przygotować obronę. Obsadzić CKM-y. Podłożyć miny. Zająć stanowiska obronne. Szybko! Mamy tylko kilka minut. Nowe zadanie główne. Działa gotowe. Strażnik w ruchu. Możemy ruszać. Potrzeba czego? Obsadzamy karabin maszynowy. CKM iście na rozkaz. Obsadzić to działo. Jakieś rozkazy? Właśnie tam idziemy. Rozumiem. Idziemy. Karabierzy gotowi. Działo gotowe do niszczenia wrogów Polaków. Gotowi. Czysto. Wchodzimy. Czekamy na rozkazy. Kiedyś widziałem, jak jeden taki przeskoczył nad okopem. Do dziś nie wiem jak. Pomóc w czymś? Chodźmy! Przytulnie. Jakieś rozkazy? Wszyscy do środka! Granadierzy gotowi, wyjdźmy na zewnątrz! Na rozkaz! Melduję wielu wrogów! Trzymajcie się, bracia! Będą wrogowie! CKM pod ostrzałem! To jeszcze nie koniec! Ej, ty tam! Gdzie Lech Kos? Gdzie jest mój ojciec? Twój? A, doćka profesora Dybowski. Ну, конечно! А тебе он не упоминал! Знал бы я раньше, это бы все изменило! Эй, может подскажешь мне, где твой дядя? Он ведь не бросил тебя здесь, верно? Где есть мой отец? Твой отец не раскрыл нужные мне сведения. Ну, хоть в чем-то мне повезло! Привет, куколка! Твой даку!
Следи за языком, девочка! Продолжаем. Готов к атаке! Szykujcie się! Nowe zadanie główne. Zadanie główne wykonane. Czy możemy pomóc? Ustabilizować wrogów do namierzania celów. Rozstawiamy się! Możemy ruszać! Strażnik gotów do drogi! Melduje się strażnik, u mnie bez zmian. Kupa wrogów! Jednostka uzyskała status weterana! Wykończyliśmy ich! Jednostka uzyskała status weterana! Jedna z naszych jednostek osiągnęła status elitarny! Jednostka uzyskała status weterana! Naszych jednostek osiągnęła status elitarny. Co ma być pan? Chwacet! U nas nie na to времени! Za mnoj! Nie mamy szans, a nie damy rady im uciec. Nigdzie się nie wybieramy! Odwagi, żołnierze! Za Polanię! Polania! Za Polanię! Za Polanię! Za Polanię! Hurra! Polania! Za Polanię! Za Polanię! To wuj! Lech? Do ataku! Na co czekacie? Do ataku! Widzę wroga. Kupa wrogów! Zaczynamy! Heinricha Steinmetza w Kolnie. A wy musicie uciekać.
Ratujcie się! Czemu pułkownik nazwał cię profesorem? I co ty... Nie! Nie! Anno, musimy już iść. Tu nie jest bezpiecznie. Dobra, macie się rozproszyć. Nie mogą nas dorwać wszystkich naraz. Operacja Nadzieja trwa. Nigdy! Polański ruch oporu nigdy nikogo nie zawiedzie. Właśnie! Do boju! Czy tata był profesorem Dybowskim? On zawsze pracował z Heinrichem Steinmetzem dla Tesli w czasach, kiedy ten wynalazł automaszyny. Nie wiem, czego Zubow od nich chciał. Dowiedzieliśmy się, że ten sukinkot ich szuka, więc wysłałem paru ludzi. Jak widać, było za późno. Czemu nikt mi nic nie powiedział? Bo nikt miał nie wiedzieć. Zanim się urodziłaś, byli inżynierami w fabryce. Uciekli, żeby zacząć nowe życie. Ale dosięgła ich wojna. Muszę pomówić z tym Heinrichem w Kolnie. On na pewno coś wie. My też się tam wybieramy. Rozwieci otoczyli całe miasto kordonem. Złożymy im niezapowiedzianą wizytę. Jak nie chcesz uciekać, dołącz do nas. Dobrze strzelasz. Kiedy tylko pochowam ojca. Dobrze. Byle nie za długo. Wojna nie będzie czekać. Czemu obserwujemy tory kolejowe zamiast jechać do Kolna? Przerwanie okrążenia to tylko połowa planu. Chcemy też pomóc mieszkańcom, dostarczyć im zaopatrzenie. Proszę, co widzisz? Rozwiedzkich żołnierzy, część na patrolu, pociąg towarowy, wiertnie ropy, kopalnie żelaza. Ten pociąg zaopatruje rozwiedzkie wojska wokół Kolna. Tym razem my go poprowadzimy i dostarczymy Polanom to, czego najbardziej potrzebują. Nadzieję. Zakradniemy się do rozwiedzkiej bazy i ukradniemy pociąg? Będą o tym krążyć legendy. Dobra! Przed nami trudna przeprawa! Stacja kolejowa jest silnie broniona. Musimy wyszkolić całą armię. Załóżcie bazę tutaj! Potrzebujemy zasobów! Mnóstwo zasobów! Do roboty! Nowe zadanie główne. Jakieś rozkazy? Samo się nie zbuduje. Zbudujemy! Do roboty! Co jest? Zadanie główne wykonane. Potrzeba czegoś? Saperzy jak należy. Zbudujemy, co nam każą. Mamy towarzystwo! Budujcie solidnie. Te bunkry wyglądają obiecująco. Racja. Jeśli je obsadzimy, zabezpieczymy flanki. Nowy punkt zborny. Co mogę zrobić na Polanie? Lepiej się nie ociągać. Szybko! Wie, dobra! To ich nauczy szacunku. Wejdźmy do środka. Jaki mamy plan? Właśnie tam idziemy. Potrzeba worków z piaskiem? Rozumiem. Idziemy. Za przeszkodę. Właśnie tam idziemy. Miejsce dobre jak każde. Tam jest, tam! Pomóc w czymś? Przeciwnicy! Przeciwnicy!
Jedna z naszych jednostek osiągnęła status... Strażnik gotów do drogi. Uwaga, jednostka uzyskała status weterana. Plan? Będzie zrobione. Co mogę zrobić na Polanii? Lepiej teraz mnie zauważą. Strażnik w ruchu. Jesteśmy przeciwnika. Strażnik gotów do drogi. Uwaga, przeciwnicy, się nie ociągać. Nowe zadanie. Myślę, że co mogę zrobić na Polanii? Strażnik pod strzałem. Strzała gotowa. Się nie ociągać. Słucham. Zaraz będę. Działa gotowe. Strażnik wchodzi do drogi. Ruszę się. Zauważono jednostkę wroga. Celuj i sprawny. Zauważono wiele jednostek. Polegli nie walczą. Czasem odwrót taktyczny jest nieunikniony. Działa gotowe! Lepiej się nie ociągać! Strażnik gotów do drogi! Co teraz? Jasne. Co mogę zrobić na Polanii? Ruszać się! Działa gotowe! Co mogę zrobić na Polanii? Atakują nasz sztab! Zadanie główne wykonan... Jest! Nasz własny śliczny pociąg! Klepacki! Jak długo zajmie załadunek i przygotowanie wszystkiego? Tylko kilka minut. Słuchajcie, chłopaki! Ta stacja jest dla rozwiedów wyjątkowo ważna! Więc możecie się spodziewać ataku na pełną skalę! Musimy wytrzymać, aż pociąg będzie gotów do odjazdu! A potem się stąd wynosimy! W tym miejscu ma być druga baza! Zbudujcie też umocnienia! No dalej! Tak jest! Dobrze się spisałaś, młoda, poza Jankiem. Nie znałem lepszego strzelca niż ty. Byłby z ciebie dumny. No, może. Dowieźmy ten pociąg do Kolna. No, tak trzymaj. Co jest? Te umocnienia miały być na wczoraj! Nowe zadanie główne. Atakują nasz sztab. Działa gotowe! Lepiej się nie ociągać! Strażnik gotów do drogi! Straciliśmy oddział! Co mogę zrobić na Polanii? Ruszę się! Strażnik gotów do drogi! Co mogę zrobić na Polanii? Lepiej się nie ociągać! Potrzeba worków z piaskiem? Skąd wiedzieliście o tym pociągu? Rząd polański współpracuje z rozwietami i Saksonami. Na szczęście w rządzie są jeszcze patrioci. Pozostali zapłacą za swoją zdradę. Atakują nasz sztab! Samo się nie zbuduje. Nie ma czegoś takiego jak za mało umocnień. Zadanie poboczne wykonane. Bunker gotowy! Jakiś czas. Nie ociągać się. Działa gotowe! Strażnik w ruchu! Co mogę zrobić na Polanii? W porządku! Odzyskajmy pełne siły! Lepiej się ociągać! Sztab! Działa gotowe! Co mogę zrobić na Polanii? Działa gotowe! Co mogę zrobić na Polanii? Gotów do drogi! Strażnik w ruchu! Ruszać się! Działa gotowe! Co mogę zrobić na Polanii? Jednostka uzyskała status weterana! Do piachu! Gotów do obrony! A było tak wygodnie. Zauważono wiele jednostek wroga. Jesteśmy przeciwnika! Polania. Zobaczmy od środka. Oczy szeroko otwarte! I ostatni zamykam. Jednostka uzyskała status weterana. Zauważono wiele jednostek wroga.
są tylko dwa rodzaje żołnierzy. Zauważono jednostkę wroga. Strażnik w ruchu. Co mogę zrobić na Polanii? Coś szwankuje? Ocieć szeroko otwarte! Do szeregu! Słucham. Chodźmy. Zajrzę, co tam jest. Czego potrzeba? Widzę wroga. Panowie, nie powiedziecie! Więcej ich tu nie ma. Jedna z naszych jednostek osiągnęła status elitarny. Wrogowie w zasięgu! Jedna z naszych jednostek osiągnęła status elitarny.
Cześć. Dzięki. Uratowałaś wielu ludzi. Staram się jak mogę. Chciałabyś dołączyć? Paweł zamierza grać na gitarze i musimy go powstrzymać. Jasne. No, na słówko. Zaraz przyjdę. Kochają naszą Joannę Dark. Która powiedzie Polanie do wygranej? Nie będzie żadnej wygranej. Pół kraju jest pod rozwiedzką okupacją. A nasz wspaniały rząd myśli, że jakieś rozmowy to zmienią. Nie możemy z nimi negocjować. Musimy odebrać, co nasze. Jesteśmy w stanie? Pewnie. Łatwista. Żaden okupant nie utrzymał kraju, którego naród robi wszystko, by go przepędzić. Gdyby powstały miliony Polan, rozwieci nie mieliby żadnych szans. Szkoda, że niewielu to rozumie. To zmęczenie wojną. Było za dużo ofiar. Każdy stracił kogoś bliskiego. A więc wolą żyć na kolanach? Wolność ma swoją cenę. Przed nami bardzo niebezpieczna droga. Nie świętujcie za długo. A teraz piosenka! Lawina skalna! Nie przejedziemy! Aż dziwne, że zajechaliśmy tak daleko. Kolno jest za tym wzniesieniem. Co robimy? Najkrótszą drogą nie przejdziemy, więc trzeba znaleźć drogę przez góry. Musimy się dostać do tego tunelu. Wycofaj pociąg! Przełączmy zwrotnicę. Nowe zadanie główne. Załadowany i zatankowany! Pełna moc! Słucham. Już idę. Lepiej się schowam. Dam sobie radę. Pociąg bojowy gotów do drogi. Chyba sobie poradzę. Co teraz? Idę. Tu jest wielu wrogów. Tak jest. Miejcie się na baczności. Nie możemy stracić ładunku. Święta racja. Aha. Idę. Szybciej! Przeciwnicy! Dużo ich! Inaczej się nie da! Ostrożnie! Spokojnie! Jednostka uzyskała status weterana! Lepiej ponieść ich po nas! Zaraz będę! To już chyba ostatni! Co jest? Spróbujcie mnie zatrzymać! Tak? Chodźmy! Którędy? Po torach! Słucham. Pomóc w czymś? Idę, jeśli to coś da. Potrzeba worków z piaskiem? Aha, zaraz będę. Załadowany i zatankowany. Co teraz? Dobra. Pomóc w czymś? Już idę. Nie patrzcie, co oni zrobili z naszym pięknym krajem. To chyba nie rozwieci. Taka jest wojna. Wojna to nienasycony potwór. Nie wychylać się! Liczy się każdy strzał! Uwaga! Grupa wrogów! Nie bardzo wiem, jak tego używać. Inaczej się nie da! Dziękujemy za wygranie. Uzyskała status weterana. To ich no! Cały czas do nas stamtąd odwalą! Załatwić ich! Szybko! Nie pokazywać się! Natychmiast! Co teraz? Halo!
Zatrzymaj się! Więcej pary! No, rozpędź się! Strzelaj sobie po razach! Pełna moc! Aha, tak jest! Tu jest... Strzelaj! Strzelaj! Szybko! Liczy się każdy strzał! Jakie rozkazy? Aha, inaczej się nie da! Pociąg bojowy gotów do drogi! Ruszaj się! Więcej pary! Jestem potrzebny! Bohater, znowu mam obronię! Naprzód masz! Ja idę! Jesteś dla mnie! Ruszaj się, ty kupa złomu! Ruszajmy! Zajęta jestem! Ja się nimi zajmę! Co jest? Nadszedł ich czas! Front. Dziękujemy za wybranie Polańskich Kolei Państwowych. Jakieś rozkazy? Tu jest wielu wrogów! Zależy jak należy. Pociąg bojowy gotów do drogi! Więcej pary! Jestem potrzebny! Spróbujcie mnie zatrzymać! Tak jest! Dam z mam i na... Ja się nimi zajmę! Przygotować się do... Aha! To ich walicie! Spokojnie! Idę inaczej się nie da! Osłona zawsze się przyda. Dobra. Czego potrzeba? Idę. Wygląda bezpiecznie. Jeśli to coś da, chodźmy! To jest! Prowadź na front! Co teraz? Aha, chodźcie z nami! Dziękujemy za wybranie Polańskich Kolei Państwowych! Potrzeba worków z piaskiem? To niedaleko. Aha, zaraz będę. Lepiej się schowam. Pomóc w czymś? Idę! Jaki mamy plan? Właśnie tam idziemy. Co jest? Zrobi się. Potrzeba czegoś? Będzie jak prosto z fabryki. Aha. Wygląda bezpiecznie. Pociąg bojowy gotów do drogi. Którędy? Po torach! Chyba sobie poradzę. Słucham. Chodźmy. Co teraz? Już idę. Dam sobie radę. Dobra. Jakieś rozkazy? Pomóc w czymś? Przeciwnicy! Szybko! Spokojnie! Strzelają! Nie wychylać się! Wróg w polu widzenia! Ja się nimi zajmę! Spokojnie! Pokonaliśmy ich! Nie! Ja się nimi zajmę! Tak jest! Inaczej się nie da! Zajmę! Inaczej się nie da! Ostrożnie! Liczy się każdy strzał! Jaku! Ciebie ich uwagę! Lepiej się... Jasne. Co teraz? Idę! Jeśli to coś da... Dziękujemy za wybranie Polańskich Kolei Państwowych! Którędy? Po torach! Pomóc w czymś? Zaraz będę! Przed nami siły wroga! Pociąg ostrzał! Ruszaj się, ty kupo złomu! No, rozpędź się! Pełna moc!
Chyba sobie poradzę. Pociąg bojowy gotów do drogi. Pełna moc! Którędy? Po torach! Co teraz? Dam sobie radę. Czego potrzeba? Zbudujemy, co nam każą. Wchodzimy za osłonę. Pomóc w czymś? Jasne. Dziękujemy za wybranie Polańskich Kolei Państwowych. Załadowany i zatankowany. Chyba sobie poradzę. Pełna moc! Chyba sobie poradzę. Słucham. Dziękujemy za wybranie Polańskich Kolei Państwowych. Pełna moc! Chyba sobie poradzę. Dobry miś! Co teraz? Już idę. Pociąg bojowy gotów do drogi. Którędy? Po torach! Załadowany i zatankowany! Pełna moc! Chyba sobie poradzę! Potrzeba worków z piaskiem? Będzie zrobione! Dziękujemy za wybranie Polańskich Kolei Państwowych! Którędy? Po torach! Dobra! Osłona zawsze się przyda! Załadowany i zatankowany! Chyba sobie poradzę! Pełna moc! Słucham. Dam sobie radę. Pociąg bojowy gotów do drogi. Jestem potrzebny. Spróbujcie mnie zatrzymać. Naprzód marsz. Gdzie mój pociąg? Dawać go tu! Którędy? Po torach! Czego potrzeba? Chodźmy! Słucham! Prowadź na front! Powinniśmy poczekać na wuja Lecha, Annę i pociąg. Jestem potrzebny. Naprzód marsz! Nie damy rady się przebić. Musimy mieć większą siłę ognia. Zbudujmy bazę. Jak będziemy mieli kilka mechów, rozwalimy ich umocnienia. To zbyt ryzykowne. Na moście wystrzelają nas jak kaczki. Lechkos, natychmiast przestań. Jak dla ciebie to komendant Kos, Michale? Możesz być komendantem oddziałów polańskich albo sabotażystą rozmów pokojowych. Wybieraj. Tak? Jak to szło? Podobno jeśli zaczniemy reagować na siat i podaj łapę, rozwieci za miesiąc albo dwa przerwą okrążenie. Idźcie już, tchórze. Z pachołkami rozwiecji rozmawiał nie będę. Co on powiedział? Bezczelność! Warunki rozejmu były jasne. Zero aktów agresji między rozwiecją, Saksonią i Polanią. Zabieraj ten pociąg i jazda stąd. Zero aktów agresji? Takich jak najazd na moją wieś? Kilkadziesiąt ofiar zabili mi ojca! Ubolewam nad tym. Ale partyzanci też zabili wielu rozwietów. Partyzanci, którzy podobno ukrywają się w Kolnie. Wierzycie tym łgarzom? Nigdy nas w tym mieście nie było. To nieważne. Po drugiej stronie tego wzniesienia ludzie umierają z głodu. Przysięgałeś ich bronić. Wiem. I zapewniam, że robię co w mojej mocy, żeby... Dość tego! Zejdź mi z drogi! Do tego już doszło? Jesteś skłonny zaatakować własnych rodaków? Nie, ale zrobię co w mojej mocy, żeby nasz kraj w ogóle istniał, kiedy wy
chlać szampana z wrogiem. To jak będzie, Michale? Chcesz skinąć jego strajca ojczyzny? Chcesz zniweczyć jedyną szansę Polanii na pokój i masz czelność zwać mnie zdrajcą? Przestańcie! Mieszkańcy Kolna potrzebują pomocy i to teraz! Dajcie im szansę. Wieziemy ludziom nadzieję. Proszę. Pociąg pełen ziemniaków może jakoś dotrzeć do miasta, ale wszędzie jest pełno rozwietów. No ale jak nie będziecie się wychylać, to może nakarmicie paru głodnych. Powodzenia. Trzeci regiment! Za mną! Chcę mieć bazę i ciężkie uzbrojenie, a potem wziąć ten most szturmem! Może jest inne wyjście, może... I chcę, żebyś się wreszcie zamknęła! Ja tylko próbowałam... Na co czekacie? Wracać do roboty! Nowe zadanie główne. Zbudujemy, co nam każą. Zbudujemy! Nie sądziłem, że tak szybko znowu wybuchnie wojna. Pomóc w czymś? Budynek ukończony. Jakieś rozkazy? Do roboty. Zbudujemy! Nowi rekruci. Najpierw potrzebujemy ulepszenia. Zadanie poboczne wykonane. Warsztat do dyspozycji. Kolejni ochotnicy? Zaopatrzenie zaczęło. Obecnie nie możemy utrzymać więcej wojska. Nowe rozkazy? Za przeszkodę! Do szeregu! Tak? To może być dobre miejsce! Aha, już idę. Słucham, idę. Zaraz będę. Szybciej! Tu jest wielu wrogów! Ja się nimi zajmę. Jedna z naszych jednostek przyznała status elita. Most zajęty! Przyprowadźmy pociąg i większe siły. Tunel prowadzący do Kolna jest niedaleko, ale trudno będzie się do niego przebić. Inaczej się nie da! Przygotować się do atak! Jeśli to coś da, chodźmy. Liczy się każdy strzał. Szybciej! Ja się nimi zajmę. Ostrożnie! Ha! To nas nie zatrzyma! Mamy wymiarówki! Inaczej się nie da! Tu jest wielu wrogów! Zostawcie to! Bohater zdobył nową rękę! To ich nauczy szacunku! Szybko, spokojnie! Proszę dostać! Natychmiast! Inaczej się nie da! Idę! Lepiej się schowam! Ja się nimi zajmę! Anno, jeśli chodzi o tę sytuację na moście... Co jest? Nie możesz siać fermentu wśród ludzi. Oni muszą wiedzieć, kto nimi dowodzi. Rozumiem. Chyba sobie poradzę. Co teraz? Wygląda, by to mi się przyda. Znalezione nie to mi się przyda. Zadanie główne wykonane. Osłona zawsze się przyda. Uwaga! Już ktoś idę. Tam jest. Szyb, spokojnie! Przeciwnik celu widzenia. Co to było tam przy moście? Naprawdę wuj Lech kazał nam strzelać do swoich? Nie wiem. Ostro, liczy się każdy strzał! Bohater zdobył nową rękę. Uzyskała status weterana. Bezpiecznie. Mamy towarzystwo! Ostrożnie! Ja się nimi zajmę! Strzelają!
pomóc w czymś? Jasne. Uwaga! Grupa załadowany i zatankowany! Atakują nasz sztab! Potrzeba worków z piaskiem? Dajmy im popalić! Nie ociągnę go! Jedna z naszych jednostek osiągnęła status elitarny. Mają już dość. Dziękujemy za wybranie Polańskich Kolei Państwowych. Którędy? Po torach! Zadanie główne wykonane. Udało się! Dobra, zaczynamy! Zawieźmy ten pociąg pełen nadziei mieszkańcom Kolna. Niech żyje Polański Ruch Oporu! Szybko. Mamy najwyżej kilka minut. Hej, znacie Heinricha Steinmetza? Przepraszam, to saksoński naukowiec, wynalazca albo ktoś taki. Szukam Heinricha Steinmetza. Jest tu może? Wujku? Co wy robicie? Uczcie ich podstaw. Strzelania, ładowania. Co robić, gdy się zatnie? W końcu może się przydać, nie? Anton! Tak! W następnym wagonie jest dla was broń. Żwawo tam! Już się robi! Co się do diabła dzieje? Nie teraz, Aniu. Mówiłeś, że w pociągu jest jedzenie! Mówiłem zaopatrzenie, a co ważniejsze, nadzieja. Przestań! I tak nie zrozumiesz. Przestańcie wszyscy! Nie będziemy zbroić cywilów! Dokładnie to będziemy robić! Zaraz mogą się tu zjawić rozwiedcy żołdacy! Do roboty! Mieliśmy zapewniać żywność głodnym! Jak to mówią? Daj komuś rybę, a nakarmisz go raz. A my uczymy Polan, jak mają odebrać całe gospodarstwo rybackie. Przecież ci biedni ludzie nie mają żadnych szans w starciu z rozwietami. O to chodzi. Nie mają. Nie rozumiesz? Z tygodnia na tydzień ludzie coraz bardziej się przyzwyczajają do tych drani. Naszą ojczyznę, nasz kraj, stracimy je na zawsze. Chyba, że stanie się coś strasznego. Jak pogrom Kolna. Polańskie miasto, które odmówiło poddania się. W którym patrioci chwycili za broń, walcząc do samego końca. Jak rozwieci wyrżną w pień całe miasto, nie będzie rozejmu. Ale właśnie wtedy wybuchnie powstanie. Pospolite ruszenie pogoni stąd rozwietów tak, że aż się będzie za nimi kurzyło. Mieliśmy ratować tych ludzi. Rusz głową, dziewczyno. Pamiętaj, że rozwieci zabili Janka. Mamy szansę ich roznieść w proch. Ja na to nie pozwolę. Nie dam ci dalej mieszać im w głowach. Ludzie cię słuchają. Jesteś ich bohaterką. Ale lepszy od bohatera jest męczennik. O! Sie haben wohl alles im Griff. Kim jesteś? Steinmetz mein Name. Heinrich, ich hörte, Sie suchen nach mir. Może lepiej odłóżmy tę rozmowę na później. Nein, danke, Fräulein. Oh.
spóźniliśmy się. Bo to jest ein Blutbad. Musimy ratować cywilów. Może uda nam się gdzieś przedrzeć przez szeregi rozwietów. Nein, aber es muss auch nicht sein. Schnell, bringen Sie möglichst viele Zivilisten zu meiner Werkstatt. Co ty chcesz zrobić? Die Leute aus Kolno retten. Bringen Sie sie her. Pomożemy wam. Nie patrz tak na mnie. Lechowi chyba rozum odjęło. Śmierć niewinnych ludzi nic nam nie da, prawda? Dziękuję. Uratujmy tylu ludzi, ilu zdołamy. Chodźmy! Nie ociągać się. Elwa nie zabyła. Gotowa do akcji. Rozumiem. Idziemy. Pomóc w czymś? Jak nie my, to weźmie to ktoś inny. Potrzeba worków z piaskiem? Kolejni ochotnicy. Piechota opatrzona gotowa do akcji. Uzbrojenie kalenistów. Nasza w tym głowa. Słucham, to mi się przyda. Nie ociągać się. Uzbrojenie kalenistów. Nie możemy uzbrojenie kalenistów. Trzeba pomóc Polanom? Aha. Ja się nimi zajmę! Idę! Najcięższe zadania to nasza specjalność! Opancerzona piechota w drodze! Egzoskafandry, marsz! Słucham, już idę! Wygląda bezpiecznie. Zajrzę, co tam jest. Szybciej! Uwaga! Cywile! Szybko! Inaczej się nie da! Spokojnie! Natychmiast! Mam ich na muszli! Przestańcie! Nie jesteśmy żołnierzami! Chodźcie z nami! Uratujemy was! Kim jesteście? Przybyliśmy na pomoc! Szybko! No to prowadź! Odeskortujmy tych ludzi do warsztatu. Nie powinniśmy ich puszczać samych. Dobra. Co mamy robić? Naprzód! Dobra. Pomóc w czymś? Chodźmy! Potrzebuje ktoś pomocy? Tam? A... Idziemy na cel! Jednostka uzyskała status weterana. Tak! Dobra, idziemy! Zrozumiano! Idziemy! Słucham. Zaraz będę. Przytulnie. Osłona zawsze się przyda. Chodźmy! Chodźcie ze mną, jeśli wam życie miłe. Dobra. Zaraz będę. Lepiej się schowam. A? Chodźmy. Pomóc w czymś? Już idę. Jak nie my, to weźmie to ktoś inny. Czekamy na rozkaz. Co mamy robić? A? Co mamy robić? Naprzód! A? Gotowi do akcji! Co teraz? Tak? Chodźmy! A? Nie wdawajmy się w walkę i skupmy się na ratowaniu cywilów. Jasne. Czego potrzeba? Braci! Uzyskała status weterana. To ich nauczy szacunku. Szyb, inaczej się nie da. Udało się. Idę. Dobra.
zatrzymać. Jest więcej ludzi, którzy nas potrzebują. Mam ich na łóżce! Jedna z naszych jednostek osiągnęła status legendarny. Zabierzemy was w bezpieczne miejsce. Za mną! Nic nam nie grozi! Chodźmy! Znalezione, nie kradzione! Tak jest! Zajrzę, co tam jest. Szybko! Już idę. Patrzyliśmy na siebie ich uwagę! Co mamy robić? Naprzód, skoro tak mówisz. Naprzód! Chodźmy, nadchodzą! Skoro tak mówisz. Nie powinniśmy ich puszczać samych. Nie możemy się poddawać. Na pewno przeżył ktoś jeszcze. A? Tak? Skoro tak mówisz. Pomóc w czymś? Lepiej się schowam. Mamy plan? Z radością! Koniec? Wytrzymajcie! Pomożemy! Wroga zlikwidowany! Wykryto wielu wrogów! Czego potrzeba? Idę! Wygląda bezpiecznie! Zbudujemy, co nam każą. Chronimy się tutaj. Potrzeba czegoś? Pomóc w czymś? Już idę. Co teraz? Pomocy! Lepiej się schowam. Słucham. Tak jest! Spokojnie! Chodźcie ze mną, jeśli wam życie miłe. Idę. Osłona zawsze się przyda. Co mamy robić? Chodźmy. Dobrze. Pomóc w czymś? Dobra. Ratunku! Pomocy, błagam! Ja się nimi... Bóg zapłać! Ratunku! Pomocy, błagam! Niesiemy pomoc! Skoro musimy... Jedna z naszych jednostek osiągnęła status elitarny. Jedna z naszych jednostek osiągnęła status elitarny.
co teraz? Idę. Wystarczy mi to, co mam. Zaraz będę. Tak? Skoro tak mówisz. Jasne. Pomóc w czymś? Przytulnie. Dobra. Ratunku! Pomocy! Błagam! Przeciwnicy! Dużo ich! Co teraz? Zajrzę, co tam jest. Ja się nimi zajmę! Przygotować się do ataku! Spokojnie! Dobra robota, chłopcy! Wygląda bezpiecznie. Zabierzemy was w bezpieczne miejsce. Za mną! Nic nam nie grozi! Idę! Niech ktoś coś zrobi! Słucham. Jeśli to coś da... Wszyscy, wszyscy, którym dało się pomóc. Jak on chce ich wszystkich stąd wyciągnąć? Masz odpowiedź. Hallo, wie kein Sinn, kleines Projekt? Ein selbstaufblasendes Rettungsboot. Te działa ich zestrzelą. Co robimy? Jeśli zostaniemy, przynajmniej damy im jakieś szanse. Świetnie. Powodzenia! Pomożemy wam wydostać się stąd w jednym kawałku. Nein! Musimy zniszczyć te działa. Jeśli nie zniszczymy tych dział, wszystko pójdzie na marne. Co teraz? Zaraz będę. Czego potrzeba? Nowi rekruci. Co teraz? Chodźmy. Już idę. Czekamy na rozkazy. A? Widzimy. Jakie mamy zadanie? Opancerzona piechota w drodze. Czego potrzeba? Trzeba pomóc Polanom? Pomóc w czymś? Idę! Czekamy na rozkazy! Trafiliśmy na kogoś! Tak? Tam są! Ilu? W porządku! Do tyłu! Dajcie tu wsparcie, ale już! Status elitarny. Liczy się każdy strzał. Sanitarium! Patrz tam! To pierwsze działo! Czego potrzeba? Pożaruj wyjścia! Przygotować się! Cholera, nieźle ich potrzebuje! Ostrożnie, inaczej się nie da! Zabicie. Ktoś oberwał? Nie ruszaj się. Zobaczmy. Ktoś nas potrzebuje. Albo my, albo oni! Słuchaj. Kruk! Niech ktoś zacznie! Więcej nam nie zaszkodzą. Chodźmy. Już widzą, że... Jednostka uzyskała status weterana. Jak muchy. Tu jest wielu wrogów! Czy to jest głowy nisko! Tam?
przeciwnicy! Może być bezpiecznie! Dużo ich! Wróg! Byle szybko! Atakujemy cel! Dobra, na pomoc! Aha! Spokojnie, no jeszcze trochę! Strzelają! Inaczej się mam ich na łóżce! Uwaga! Bohater zdobył nową rangę! Terminusze gotowi! Mamy towarzystwo! My tu poczekamy! Cholera! Uważajcie! Nie zatrzymywać się! Skupić ogień na ostatnim dziale! Ostrożnie! Lepiej po nich niż po nas! Cholera, nadchodzą! Trzeba to zniszczyć! Szybko! Неужели это малышка Дыбовский? Играешь в войну с дядей? Наперед, жолнеже! За Хейнриха! За всех в этом старовцу! Не стрелять! Если Штайнмец там, значит... Пусти, девчина. Не ма с тем ниц вспульного. Еще как при чем. Из-за нее теперь мне нужно догонять дирижабль. То твой наименьший проблем. Полания повстанет противко разведам. Забачите, что то посполитое рушение. Хм, да, неплохое начало, правда? Еще пара таких происшествий, и, глядишь, разгорится новая война. Спасибо, что подыграли. Co? O czym ty mówisz? Rozwieci chcieli, żebyśmy zerwali rozejm. Teraz mogą oficjalnie mówić, że zmusiliśmy ich do odwetu. Umnice. Вот только это не русветская заслуга. Они не спешат развязывать новую войну. Тем более, когда царь Николай узнал о нашем существовании. Жаль, ведь он мог нам помочь. Нам? То значит... Фенрису, будущим правителем этой страны. Спасибо твоему дяде. Нет! Фу! Что такого люди в нем нашли? Бундеж, мы не сдаемся, что ли? Может, стоило завязать? Не лежал бы сейчас здесь в дерьме мертвый? А тебе не стоило влезать туда, где решаются судьбы мира. Это еще что? Это... Отступаем! Cieszyłby się, wiedząc, że przybyliście. Nie jesteśmy tu dla niego. Przyszliśmy po ciebie. Miałaś rację. Nie jest nam obojętna śmierć niewinnych. Dokładnie to chciał osiągnąć Zubow. Pogorszyliśmy sytuację. On wygrał. Zubow i jego ludzie okopali się na północy.
Wiedzą, że na mnie uciekną. Zubow musi być żywy. Za mną! Sytuacja jest taka. Tu jest baza główna Zubowa, a my jesteśmy tutaj. Wróg ma silnie umocnione pozycje wzdłuż bulwaru tu, tu i tu. Jak mocna jest obrona ich bazy? W obecnej sile się nie przebijemy. Najpierw musimy zgromadzić więcej oddziałów. Warto wysłać też zwiad na te cztery pozycje. Wywiad donosi, że są tam składy broni i zaopatrzenia. Nie będzie łatwo. Baza główna i dwie mniejsze mocno nadwyrężą nasze siły. Dobra, słuchajcie. Nie ma czasu wyjaśniać, ale pokój zależy od pojmania pułkownika Zubowa. Walczcie, jakby świat się kończył. Jeśli przegramy, może tak być. Czekamy na rozkazy. Nowe zadanie główne. Pomóc w czymś? Potrzeba czegoś? Budujemy! Kawalerzyści gotowi. Husem! Jakieś rozkazy? Miejsce dobre jak każde. Nie ma czegoś takiego jak za mało umocnione. Linia produkcyjna gotowa. Działa gotowe. Lepiej się nie ociągać. Strażnik gotów do drogi. Strażnik w ruchu. Potrzeba czegoś? Uwaga, przeciwdziały gotowe. Ostrzeliwuj mnie! Trzymajcie się lecia! Dobra robota. Bez tych KM-ów możemy przejąć kontrolę nad głównymi ulicami. Lepiej się nie ociągać. Strażnik gotów do drogi. Nadsłuchaj się przeciwników. Strażnik pomóżmy. Co chcę jeszcze? Więcej nie wiem. Ruszę się z przeciwnika. Ruszę się. Cały i strażnik w ruchu. Pomocy! Błagam pomocy! W kościele! W środku są ludzie, a tamci chcą go spalić! Ratunku! Pomocy! Zadanie pomocne wykona się! Lepiej się nie ociągać! Ruszać się! Nadciąga wielu przeciwników! Polanie, ja mogę ich ustroić. Chcemy informacji. A Fenrisie? Nikt nie powierzy wam. Właśnie dlatego ujawnisz wszystko na forum publicznym. Mnie ubiją, jeśli ja zagawię. W takim razie ja to zrobię. No, jeśli условия таковы. Anna! Полковник Зубов, что случилось? Скорей, подними! Выиграй мне время, а потом беги! У нас большие планы. Я справлюсь!